Gdyby Zagórska Struga mogła mówić, opowiedziałaby wiele o historii naszego miasta. Nad jej brzegami już w czasach średniowiecza powstawały młyny, tartaki i inne obiekty wodne, wokół których krążyło codzienne życie mieszkańców. Właściciele tych zakładów wykorzystywali siłę rzeki do napędzania warsztatów i urządzeń. Tę gospodarczą funkcję Zagórska Struga pełniła jeszcze przed II wojną światową. Jej ślady, chociaż coraz mniej liczne, przetrwały do dziś. Rumina, Rumna, Zagorzbach, a wreszcie Zagórska Struga, lub potocznie Zagórzanka. Tak na przestrzeni wieków nazywano rzekę przepływającą niemal przez środek naszego miasta w orientacji południe-północ. Zagórska Struga wypływa z jeziora Marchowo niedaleko Koleczkowa, a do Zatoki Gdańskiej wpływa w pobliżu rezerwatu Beka. Rzeka rozciąga się na odcinku niecałych 30 km. W wielu miejscach zachowała dawny charakter górskiego strumienia. Do dziś ozdabiają ją malownicze meandry, czyli charakterystyczne zakręty, oraz bystrzyce, czyli te miejsca na rzece, w których występuje chwilowe przyspieszenie przepływu wody. W górnym biegu Zagórska Struga otoczona jest pięknymi bukowymi lasami, a w jej sąsiedztwie występują rzadkie rośliny, z których wiele znajduje się pod ochroną. Równie bogaty jest świat fauny. Widok pliszki, bociana czy dzięcioła nie jest w pobliżu naszej rzeki niczym nadzwyczajnym, zaś w jej nurcie dostrzec można pstrągi. Przed I i II wojną światową brzegi rzeki wyglądały inaczej niż dzisiaj. Ozdabiały je różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Siła Zagórskiej Strugi napędzała za pośrednictwem kół wodnych mechanizmy narzędzi wykorzystywanych w tartakach, kuźnicach czy młynach. Aby zwiększyć ich efektywność, rzekę sztucznie regulowano poprzez budowę jazów i śluz. Pozwalały one na spiętrzanie jej nurtu, a na odcinku między dawną leśniczówką Piekiełko a Zagórzem umożliwiały także spławianie drewna. W Rumi do najważniejszych i największych zakładów produkcyjnych należał młyn Henryka Kula. Pod koniec XIX wieku właściciela drugiego największego gospodarstwa w okolicy, liczącego ponad 150 hektarów areału ziemskiego. Dawny budynek młyna, wybudowany w 1871 roku, jest dzisiaj jednym z symboli Starej Rumi, a w jego murach od końca lat 80. swoją siedzibę ma straż pożarna. Młyn Kula dawniej posiadał koło wodne, a ślad po nim wciąż widoczny jest na elewacji budynku. Zdziwić może tylko fakt, że w miejscu, w którym dawniej znajdował się mechanizm, nie ma już rzeki. Zagórską Strugę odsunięto od budynku podczas jednej ze sztucznych regulacji. Dawniej przepływała tuż przy młynie. W okresie międzywojennym koło wodne zastąpiła turbina elektryczna wytwarzająca prąd. Z tego okresu pochodzi stojąca tuż obok stacja transformatorowa. Obiekt czynny był do lat 60. Dawny młyn Henryka Kula wraz z przylegającymi doń budynkami gospodarczymi jest jednym z dwóch najlepiej zachowanych przedwojennych młynów na terenie naszego miasta. Drugi znajduje się dopiero w Zagórzu. Kolejnym takim miejscem, które oparło się próbie czasu, jest dawny młyn i tartak wodny rodziny Marszałkowskich, który obecnie mieści siedzibę firmy produkcyjnej. Podobnie jak w przypadku młynu Kula, przy jego murach nie istnieje już ani koło wodne, ani fragment kanału, w którym się obracało. W dobrym i niemal niezmienionym stanie zachował się za to sam budynek. Na północ od zakładu Marszałkowskich dawniej znajdowały się młyny innych gospodarzy. Na szczególną uwagę zasługują młyn rodziny kupców, potem Wejnerów, który znajdował się na wysokości ulicy Batorego, młyn Ribanda, który jeszcze w latach 80. posiadał drewniane koło wodne z metalowymi łopatkami, czy młyn rodziny Malotków, który zbudowany został pod koniec XIX wieku i przez długi czas był ostatnim młynem na terenie Szmelty i Zagórza. Rumskie młyny pochodziły z końca XIX lub przełomu XIX i XX wieku, a ich okres świetności przypadał na pierwsze dziesięciolecia wieku XX. Jeżeli jednak cofnęlibyśmy się w czasie o kilkadziesiąt lat, to przy Zagórskiej Strudze odnaleźlibyśmy także tzw. hamernie, młotownie, czyli kuźnie wodne. Zajmowano się w nich obróbką metalu, a najbardziej wyraźnym śladem po tej działalności jest nazwa dzielnicy Szmelta, wywodząca się od niemieckiego Schmelzen, czyli topić. Na terenie dzisiejszej Rumi nie ma już prawie śladu po dawnych zakładach tego typu, ale o tym, jak funkcjonował taki obiekt, możemy dowiedzieć się, odwiedzając zabytkową kuźnię wodną w Oliwie.
Historia tego miejsca sięga końca XVI wieku, a we wnętrzach zakładu wciąż usłyszeć można dźwięk młotów napędzanych kołami wodnymi. Oliwski zakład, podobnie jak te znajdujące się dawniej na terenie Zagórza i Szmelty, zajmował się nie tylko wyrobem przedmiotów żelaznych, lecz także mosiężnych czy miedzianych. W Gdańsku koła wodne kuźni napędzał potok Oliwski. W Rumi rolę tę pełniła właśnie zagórska struga. Kuźnie napędzane siłą zagórskiej strugi nie znajdowały się wyłącznie w południowej części naszego miasta. Jeden z najstarszych i największych zakładów tego typu funkcjonował na terenie dzisiejszego Parku Starowiejskiego. Kuźnica wodna istniała w tym miejscu już na początku XVII wieku, a pierwszym udokumentowanym właścicielem był niejaki Wartenberg Preuß. W owym czasie do kuźnicy należało 7 morgów ziemi oraz prawo poławiania ryb w zagórskiej strudze od mostu przy drodze publicznej, czyli w pobliżu dzisiejszego Urzędu Miasta, aż po staw znajdujący się przy kuźnicy. W XVII wieku manufaktura regularnie zmieniała właścicieli, aż na niemal półtora wieku trafiła w ręce rodziny Hildebrandtów. Współcześnie najbardziej widocznym i wyraźnym śladem po dawnej kuźnicy jest dworek będący siedzibą Miejskiego Domu Kultury. Powstał on najprawdopodobniej pod koniec XVIII wieku i na przestrzeni ponad 200 lat swojego istnienia był wielokrotnie przebudowywany. Dawniej jego mury zamieszkiwali właściciele kuźnicy, a dookoła niego rosły dorodne lipy. Stąd zwyczajowa nazwa Dworek pod Lipami, która używana jest do dziś. Rodzina Hildebrandtów zarządzała kuźnią i zamieszkiwała dworek do 1829 roku. Wówczas zakład przejął niejaki Friedrich Kruger, a po nim Edward Kropp. Jeszcze później Gottlieb Furstenberg. Zmieniający się właściciele starali się rozszerzać biznes. W XIX wieku przy kuźnicy funkcjonował tartak wodny, zajmowano się też obróbką miedzi. Od 1887 roku dawna kuźnica zmieniła profil działalności i odtąd w zakładzie zajmowano się obróbką drewna. Ostatnim przedwojennym właścicielem zakładu był niejaki Kusz. Po II wojnie światowej teren dawnej kuźnicy przejęła spółdzielnia Samopomoc Chłopska, później PSS Społem. W dawnych budynkach zorganizowano masarnię, w pobliżu istniał też skład opału. W połowie lat 90. zdewastowany budynek starego dworku zrewitalizowano i przeznaczono na siedzibę Miejskiego Domu Kultury, którą pozostaje po dziś dzień. Dookoła powstał zaś Park Starowiejski. Chcąc nawiązać do dawnych tradycji, w miejscu, w którym przez wieki istniała kuźnia, w drugiej połowie lat 90. wybudowano młyn wodny, który przeznaczono na siedzibę Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Do dzisiaj stanowi on jedną z atrakcji tej części Rumi, przy jego elewacji ułożono też wyjątkowe pamiątki. Stare, oryginalne kamienie młyńskie pochodzące z młynów Kula i Marszałkowskich. Innym, niepozornym śladem dawnej gospodarczej funkcji zagórskiej strugi jest zabytkowy budynek z drugiej połowy XIX wieku, znajdujący się przy skrzyżowaniu ulic Młyńskiej i Sabata. Jest to tak zwany czworak, który początkowo pełnił funkcję budynku mieszkalnego dla pracowników pobliskiego zakładu stolarskiego. Od wielu lat budynek o charakterystycznej szkieletowo-ceglanej konstrukcji popada w ruinę. W ostatnim czasie uległ częściowemu zawaleniu. Dawniej do elewacji przylegała drewniana weranda. W pobliżu znajdował się ogród z ozdobnymi krzewami. Wszystko wskazuje na to, że są to ostatnie chwile tego obiektu. Opowiadając o gospodarczej historii zagórskiej strugi, nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednym obiekcie, który do dzisiaj stanowi w pewnym sensie symbol naszego miasta. Mowa o hodowli pstrąga znajdującej się przy ulicy Świętego Józefa, jednej z najstarszych i największych w regionie. Młyny, kuźnice, tartaki i inne obiekty przez całe wieki ozdabiające brzegi zagórskiej strugi w przeważającej części przeszły już do historii. Nieliczne pamiątki, które po nich zostały, są świadectwem pięknej, wielowiekowej historii, która dowodzi, w jak wielkiej symbiozie funkcjonowała rzeka, zagórska struga oraz miejscowości znajdujące się w jej pobliżu. Współcześnie coraz częściej podejmuje się działania mające na celu ochronę rzeki będącej symbolem naszego miasta. Dzięki tym przedsięwzięciom urokliwy potok odzyskuje dawny blask i należne miejsce w świadomości mieszkańców.